paliwa i przejechać się chyba po mieście, nie wiem. Kantor ma przyjechać z gazem, zobaczymy. Nie wiem właśnie, przyjechał, nie przyjechał. Nie przyjechał. Przyjechał, bo jest. Siema, Kacper. Słynna Yamaha. O, jaki masz wyczesany uchwyt. A połóż się, zobaczymy. Dasz radę się schować za szybkę? Nie. O kurde, panie. Jeszcze mogę nagrywać przez telefon licznie. Coś ty. Ale jesteś model. No i ładowanie nie jest kabel. A zobaczę jak poszedłeś z kablem. Jakiś widz napisał mi kiedyś, że uwielbia filmy z myjni. Dobre, dobre jest. Właśnie, byłem ciekawy, jak z tym kablem poszedłeś. No tu. Pod bag? Pod bag. Odkręciłem bag ogólnie, nie? Tak. I jak odkręciłem bag... A ty masz aku pod tym siedzeniem twoim, tak? Tak. Odkręciłem bag. Bo i tak w sumie przy okazji wymieniałem filtr powietrza. Zawalony był? No był trochę brudny, nie? A i tak miałem nowy, więc przydało mi się, akurat mówię, dobra, odkręcam bak, to przy okazji... No to teraz to cię nie dogonię, chłopie, jak ty wymieniłeś filtr. Jo, plus 10 koni, nie? No a co? Odkręciłem, generalnie prosta robota, bo tutaj wiesz, jedną śrubkę, tu były dwie śruby. No. I sobie go położyłem tak. I generalnie co, puściłem sobie pod bakiem, tam między bakiem a gaźnikami jeszcze. I tutaj generalnie jak odkręciłem siedzisko, to sobie ładnie pociągnąłem je tutaj. Tak, i do akumulatora, nie? Aha. A generalnie to spoko, bo mogę sobie, wiesz, sterować tym uchwytem jak chcę, tak generalnie, nie? Czy tak, chcę go, no. Czy tak. Tylko jeszcze, bo będę musiał jedną szybko złączkę zrobić. A tu jak to jest zamocowane? Tam moc spodu? Gdzieś? Ale co? Coś? No to tutaj. No to do główki ramy. Wkręcasz? No. Aha. Jeszcze pretensje miał, widziałeś? No. No tyle miejsca, kurwa. Jakby tirem by tu Tomek nawrócił. No tak. Gdzie? No ostatnio ty, ja motocyklem pojechałem, nie? Fajerką, nie? Na stację, nie? Nalałem paliwa, idę do stacji na ten zapłacić, a kobieta mnie wyzywa, że to trzeba i podjechać se tam. Nie, ale gdzie? Na jakiej? No tutaj na, no tu na tej. No tu na tej stacji. Tu na tej. Kiedyś tak zrobiłem, to mnie gonili, że nie chcę zapłacić. No, naprawdę. Ale to kto miał pretensje? Ktoś z auta? No. No, kobieta stanęła za mną i mnie wyzwała, że to ja powinienem odjechać samochodem, tak, nie? I zapłacić dopiero. Tak, a to jest tak sprytne, że nawet jak mam zgaszony motocykl, to mi ładuje, nie? Telefon. Aha. Nawet tak. Jak ten? Pa. No. Nawet jak jest zgaszony? I ładuje. Zawodostwo. Czyli filmy będą, ty. Filmy będą teraz. Teraz nie będzie momentu, kiedy mi się rozładuje telefon. No, nie będzie. Dawaj, dawaj. Dawaj te dwójki. Czekaj, już idę, bo nie słyszałem. Co? Nie, ja się pytam, czy aż taki brudny był. No, brudny jest. Ja. No jest uwalony jak świnia. No. Tak tylko się, wiesz, wydaje, ale kurde, to jest...
brudny. Nie, z daleka nie widziałem, ale faktycznie jest, no jest bliska. Masakra, nie? W sumie mi starczy. Reszta się doczyści. Te bombery, nie? Jakie są fajne do tych. Do Supermoto, nie? Miałeś bombery w tym Supermoto? Kiedyś tak. Zajebiste są, nie? Znaczy te akurat znaczy, nie. Ja miałem takie pod kierownicę. No ja też takie miałem, nie? Ale mistrzostwo świata, nie? Jo, tylko że kurwa no nic nie widać w sumie. Cicho, widać wszystko. Nie jest źle, nie? Coś tam widać. Widać. Zlupą byś musiał. Ja widzę. Dobry wzrok. No. Nie no, pod nami jeździłem, ale raptorem jeszcze nie śmigałem. To rezerwę masz też? Co? Rezerwę masz też? No. Wszystko wyjechałem. Ja też mam rezerwę w sumie, ale... Nie wiem, którędy pojedziemy na to łajwo? No tu długą. Thank you.
Fajny plejsik, nie? Fajne miejsce. To miejsce znasz? To? No. Kurde. Wszystko znasz. Nie dociągnięcia. Co? Trzeba jechać. Nie dociągnięcia. Nie, no to już ręcznie zrobię. To już tą pianką taką, nowa bajka do plastików, do ścigacza. To od razu ten klej zejdzie, bo to jest klej. O, to. Takie. A co, chcesz je przejechać? Kawałek chociaż. No, musi być. Siema, zamiana sprzętami. Kacper leci raptorem. Jedzie. Ale nie w tą stronę miałeś wrócić. Ciekawe, czy mi kiedyś da Yamahą się przejechać. Dzisiaj to nie, ale w przyszłości, bo nie mam butów. Dzisiaj jestem w butach na enduro. Nie no, kurde, majster, gdzie ty pojechałeś? Mówiłem ci, nie jeździ po piachu, po polu, bo ja go myłem. Chyba mu się spodobało. Jestem ciekaw jego reakcji i wrażeniu. Ciekawe, czy by nas lot poleciał tym. On nie ma wstecznego, majster. I co, jak wrażenia, powiedz? Mógłbyś takim jeździć? Powiem, ja myślałem, że to tylko u mnie kiedyś to miałem kłada, ale to we wszystkich kładach, także prawo-lewo, nie? Prawo-lewo. A tak, jak są jakieś, wiesz, doły, to pół metra cię rzuci, nie? Gdzie na dwa? No, na przykład do Bydgoszczy. Jakbyś nie miał ścigacza, byś miał kłada takiego. Pojechałbyś? Jakbym miał tylko kłada, no to oczywiście. Pojechałbyś. A na kepsa byś pojechał do miasta? Też, nie? Kurwa. Pytanie retoryczne. Plan na dzisiaj wykonany. Kacper się przejechał kładem. Kupujesz kłada? Nie. Nie. A kiedyś kupisz? Chyba nie, zobaczymy. Jednak wolę dwa kółka niż cztery. A jakbyś miał już kupić kłada, to na szosę czy na teren? Nie no, to jak już, to na teren, nie? A. Ale przyznam wam szczerze, że tego przechyłu na kładzie, to ja to jednak się obawiam.
Mm-hmm.